Mazury. Ale nie te zatłoczone, pełne hałasu, motorówek i samochodów, przez które co weekend przetaczają się tłumy turystów, to nie te Mazury. Gmina Wydminy mieści się w otulinie Puszczy Boreckiej. To tu małżeństwo ryzykantów, Iza i Krzysztof Przyłódzcy, kupiło stary pruski folwark i wymarzyło sobie, że stworzy tu pensjonat i centrum turystyczne z prawdziwego zdarzenia. Łęcuk Mały, Gut Klein Łęcuk, to historycznie pruski dwór założony w 1707 roku, malowniczo położony na wyniesionym wysoko brzegu jeziora, z tarasowo ułożonymi piętrami parku i kompleksem budynków gospodarczych usytuowanych w podkowę, zwróconą ku brzegom jeziora. Dziś ośrodek aktywnej rekreacji Folwark Łęcuk stał się miejscem, do którego przyjeżdżają na wakacje ci, którzy marzą o odpoczynku z dala od zgiełku miasta. A kto raz przyjedzie, musi tu wrócić. Łęcuk stał się tętniącym sercem tej okolicy, a państwo Przyłódzcy, mający niezwykłą umiejętność gromadzenia obok siebie życzliwych ludzi, okazali się prawdziwymi animatorami społeczności lokalnej. My pochodzimy w ogóle z okolic. Żona z Giżycka, ja tutaj z sąsiedniej wsi. Chociaż nigdy nie byliśmy w Łęcuku. Wróciliśmy tak po latach, ale tak jakby nas tu nigdy nie było. Zawitaliśmy w to miejsce za sprawą ojca Krzyśkowego. On nas tu pierwszy raz przywiózł i pierwszy raz zobaczyłam Łęcuk i to była mieszanina zachwytu z przerażeniem, tak? Że tak cudne miejsce, a jednocześnie tak przerażające, tak zaniedbane, takie zniszczone. Tata z taką zaciekawieniem, euforią, no dzieci, a co wy na to? Ja mówię, nie, nigdy. Zastaliśmy kompletną ruinę po byłym PGR-ze. I później, jak był pod PGR, to jeszcze przez kilka lat była tutaj taka spółka pracownicza, która gospodarowała, ale szybko też upadła. No i przez kilka lat to stało bezpańskie. A wiadomo, że jak nie ma gospodarza, no to niestety, ale to wszystko zostało rozkradzione. Wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, to kable wyprute ze ścian. No totalnie, totalnie zniszczone. Cały rejon tutaj parku. Zarośnięty, tak jak dżungla amazońska, że się nie dało wejść. Wszędzie śmieci, butelki, gruz, wszystko porozrzucane. No, kompletna ruina i walące się budynki. Kiedy powstawał pierwszy biznesplan, to pamiętam, po stronie minusów był, że to jest odludzie, że w ogóle kto tu przyjedzie, że tu nie ma drogi, nie ma lotniska. Postanowiliśmy z tej największej słabości uczynić największy atut, zwłaszcza, że rzeczywiście w ostatnich latach moda zrobiła się, tak, na miejsca nieodkryte, na miejsca, gdzie jest dziko, spokojnie, tak? Więc to się połączyło z naszym pierwotnym pomysłem sprzed lat 12, więc powiedziałabym, że byliśmy pionierami, żeby uwierzyć, że ktoś w tak dzikie miejsce przyjedzie. No, najpierw my musieliśmy uwierzyć, to trochę trwało, tak? A potem kolejni ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali, umacniali nas w tym, tak, że to ma głęboki sens, tak? I to miejsce pokazało swój potencjał, bo ja ciągle widziałam nowych ludzi, którzy przyjeżdżają i zakochują się w Łęcuku. Zamiast widzieć ruiny, tak jak tutaj, tak? Ruiny, jesteśmy sobie w ruinach. Przyjeżdżają i mówią, cudowna tawerna! To jest jak we Włoszech! A my jesteśmy w chlewie, tak? W oborze jesteśmy, tak? Zanim ta zieleń wyrosła, tak, zobaczyć, że właśnie tak to może porastać, że tu zrobimy takie, no to było przytłaczające. Przyjeżdżali ludzie i mówili, ojej, to piękne, zobacz, ojej, jak byście to znaleźli? Nie dysponowaliśmy takimi funduszami, żeby tak dużą inwestycję samodzielnie przeprowadzić. To pomyśleliśmy o środkach unijnych. Wystąpiliśmy właśnie o fundusze w dwóch osobnych projektach. Jeden taki mniejszy na właśnie ten sprzęt sportowy, na wypożyczalnię sprzętu, ale bez miejsc noclegowych, bo taki był wymóg właśnie tego akurat programu, że nie mogło tam być miejsc noclegowych. I drugi był projekt na hotel, który właśnie zawierał te miejsca noclegowe. Chcieliśmy te projekty realizować mniej więcej w tym samym czasie, lub wcześniej ten projekt duży hotelu. Ale się okazało, że właśnie w tym programie hotelowym trafiliśmy na listę rezerwową, nie dostaliśmy tych funduszy od razu, a dostaliśmy z tego drugiego.
I w efekcie zrealizowaliśmy projekt, gdzie zrobiliśmy piękne kąpielisko, banie, dużo sprzętu sportowego, wypożyczalnie sprzętu, ale nie mieliśmy miejsc noclegowych. Więc coś, co kompletnie nie ma sensu biznesowego. I to jest takie ryzyko, że może tak się zdarzyć. Dopiero rok później już z własnych środków zrealizowaliśmy pokoje gościnne, no i to poprawiło sytuację, a ten projekt główny, który miał być na początku, to realizujemy dopiero teraz, bo po 3 latach trafiliśmy już na listę do dofinansowania i go realizujemy. Mimo kłopotów, które przez długie miesiące nie pozwalały spokojnie spać właścicielom, prace są już na ukończeniu. Inwestycja obejmuje budynek hotelowy na 40 pokoi. Dla przyłódzkich ważne było, by pasował on idealnie do pozostałych budynków. Projekt architektoniczny pięknie wpisuje nowe zabudowania w pejzaż Łękuku, bo natura jest dla właścicieli bardzo ważna. Świadomie rezygnują z niektórych modnych atrakcji turystycznych, takich jak quady czy paintball. Nie chcą zakłócać ciszy jeziora. Są także pewni, że nie takich rozrywek szukają ich goście, od lat wiernie przyjeżdżający na pole namiotowe czy do pensjonatu. Atrakcją dla nich jest bania ruska, rowery wodne, kajaki, przepiękne, czyste jezioro. Coraz większe zainteresowanie przyrodą turystów odwiedzających folwark sprawiło, że więcej klientów ma także pan Andrzej, ornitolog i przewodnik mieszkający w sąsiedniej wsi. Więc Puszcza Borecka to jest las, który ma ogromne bogactwo ptasie. Nie ma drugiego takiego lasu nawet w Polsce, tak? W północno-wschodniej Polsce to na pewno, który na tak małej powierzchni miałby tak wiele cennych gatunków. Tu jest ponad 30 gatunków załącznika pierwszego dyrektywy ptasiej. Wydaje mi się, że to, co robią państwo przywódcy w ośrodku aktywnej rekreacji Łękuk, to jest strzał w dziesiątkę, że to perspektywicznie powinno funkcjonować, dawać pracę nie tylko im, nie tylko ludziom, którzy tam będą pracowali w tym ośrodku, ale też okolicznym mieszkańcom, którzy będą mogli skorzystać przede wszystkim jako usługodawcy, tak? Bo ośrodek Łękuk będzie zawsze potrzebował dobrej żywności. Będzie potrzebował różnych takich usług, ponieważ oni działają przez cały rok, czyli zimą organizują kuligi, tak? Sami nie mają koni, bazują na wypożyczaniu sani i koni od okolicznych mieszkańców, tak? Będą potrzebowali przewodników, którzy będą ludzi prowadzać w las. Dokładnie tak się dzieje. Stale rosnąca liczba gości folwarku to szansa dla mieszkańców sąsiednich miejscowości. Sąsiedzi mówią wręcz, że wracający do życia Łękuk wyrwał z apatii okolice. W sezonie można znaleźć zatrudnienie w pensjonacie, a współpracuje z nim wielu okolicznych gospodarzy i drobnych przedsiębiorców. Przyłódzcy skromnie mówią, że nikogo nie aktywizowali, po prostu szukali życzliwych ludzi do współpracy, a znaleźli pełnych dobrej energii przyjaciół. Tadzio to dopiero jest artysta. Podjął męską decyzję, że się przenosi ze Śląska tutaj, ze swoją rodziną, z kozami. Tutaj wybrali siedlisko niedaleko z sąsiedniej wsi. I hoduje mało popularne rasy, tradycyjne zwierząt, w tym kozy. I wykonuje własnymi rękoma z żoną swą sery, które serwujemy na naszych stołach i robią furorę. Ludzie szukają czegoś tradycyjnego, czegoś dawnych smaków i chętnie zaglądają do nas, czy też właśnie poprzez Łęku, poprzez inne gospodarstwa agroturystyczne i poprzez różnego rodzaju kiermasze, gdzie oferujemy klientom nasze produkty. Zawsze właśnie mile wspominają i chwalą nasze produkty, bo są też w naturalny sposób wytwarzane i bardzo im smakują. Jak zaczynaliśmy tutaj coś robić, to
to ogólnie było wielkie zniechęcenie po tym PGR-ze, po tym upadku. Tutaj naprawdę no była tragedia, tak? Nie było żadnej pracy. I trzeba było dopiero takich paru lat, jak ci ludzie zobaczyli, że tu przyjeżdżają goście, którym się podoba, którzy są zachwyceni i że ten teren jest coś warty, tak? I że ja też mogę z tego skorzystać. To był proces i nadal są tacy, którzy siedzą pod sklepem od rana do wieczora i nic im się nie opłaca. Ale są tacy, którzy widzą, że widzą dla siebie perspektywę, widzą młodzi ludzie, że może niekoniecznie ja muszę jechać do Anglii na zmywak, tylko ja pójdę tutaj do szkoły turystycznej czy gastronomicznej i znajdę pracę na miejscu. Mamy program stażowy teraz z Urzędem Pracy. To jest taki program dla młodych i to są takie staże od 3 do 6 miesięcy, które są finansowane właśnie przez Urząd Gminy albo przez Urząd Pracy z taką myślą, no, że te osoby wchodzące gdzieś na rynek pracy potrzebują, które często no, niewiele jeszcze umieją, nie mają doświadczenia, ale się dopiero uczą, potrzebują wsparcia, no i po tym okresie te osoby możemy zatrudnić, jeśli one się oczywiście sprawdzą. Położenie folwarku na obszarze Natura 2000 nie jest w niczym ograniczające dla właścicieli. Mówią, że traktują to jako przywilej, a nie jako przeszkodę. To dla nich gwarancja tego, że piękno i bogactwo przyrodnicze Puszczy Boreckiej nie zostanie zaburzone żadnymi nieprzemyślanymi działaniami urzędników. Żyją w naturze i wykorzystują szansę, jaką im dała. Tak się szczęśliwie złożyło, że folwark tu istniał, tak, zanim został wyznaczony ten teren, tak, chroniony prawem. To folwark był pierwszy i te zabudowania tu powstały, były i myśmy w porę opracowali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu, tak? Zostało to przez nas sformalizowane i mamy pełne prawo działań tutaj mających na celu odzyskanie tego miejsca, przywrócenie mu świetności. Zdobycie pozwoleń na budowę, gdyby tutaj tego nie było. Tu bezpośrednio nad tym jeziorem, przy samej puszczy, to przecież byłoby to niewykonalne, tak? Ale jest mnóstwo takich miejsc, które stoją w ruinie, tak? Potrzebują odnowy. Tam, gdzie Warta kończy swój bieg i wpada do Odry, rozciąga się szeroka dolina. Kiedyś ten podmokły teren, warciańskie błota, zalewane przez wody obu rzek, porastał las łęgowy. Obecnie dolina Dolnej Warty jest osuszona i ekstensywnie zagospodarowana, co nie przeszkadza istnieniu niezwykle atrakcyjnych siedlisk przyrodniczych, ważnych w skali Polski i Europy. To prawdziwy raj dla ptaków wodno-błotnych. Sercem tego obszaru jest Słońsk, wieś gminna licząca około 3000 mieszkańców. Mieści się w powiecie o najmniejszej średniej gęstości zaludnienia w Polsce. Mieszkańcy tego obszaru postanowili postawić na turystykę i znaleźli niezwykły sposób, by przyciągnąć w te strony gości. Towarzystwo Przyjaciół Słońska powołało do życia Rzeczpospolitą Ptasią. Nowatorską inicjatywę, której celem jest klubowe zrzeszenie miłośników ptaków i promowanie regionu. Stała się ona motorem napędowym do rozwoju oferty turystycznej okolicy, prawdziwym strzałem w dziesiątkę, udowadniając, że z natury można czerpać, nie szkodząc jej. Paszport Rzeczpospolitej Ptasiej może otrzymać każdy niezależnie od narodowości, wyznania, płci, wieku i koloru, skóry. Komu drogie są sprawy ptaków i środowiska. Rzeczpospolita jest republiką demokratyczną. Pierwszy prezydent jest powołany z Towarzystwa Przyjaciół Słońska. Kadencja trwa 3 lata. Zawsze to musi być członek Towarzystwa Przyjaciół Słońska, żeby był prezydentem. No ja już jestem 3. kadencję. Jak tylko możemy, tak po prostu nagłaśniamy tą naszą miejscowość.
I myślę, że nam się udało, bo jest ponad 2,5 tysiąca obywateli z 11 krajów świata. Startowaliśmy w kilkunastu konkursach, zajmowaliśmy nieraz czołowe pierwsze miejsca. Biuro Turystyki Przyrodniczej Dudek, które już wymyśliłam kilkanaście lat temu, zanim jeszcze powstał Park Narodowy, zanim powstał Park Krajobrazowy, także już dawno, tak pomyślałam sobie, że może ta turystyka się właśnie kiedyś rozwinie i że będzie na to zapotrzebowanie. Dużo osób przyjeżdża, ale nie zna ptaków, nie zna, nie wie, nie rozpoznaje, nawet trudno czasem je dostrzec, bo no, tak się spaceruje i no, nic nie widać, ale jeżeli przewodnik wybierze się z lunetą, udostępni lornetki gościom, to zupełnie to zaraz się wzrok poprawia, zaraz więcej widać i, no i ludzie są bardzo zadowoleni, bo okazuje się, że żuraw to jest jednak inaczej wygląda niż czapla przy bliższym poznaniu, także no jest o czym opowiadać, jest to ciekawe, ptaki są niezwykle ciekawe, mają bardzo ciekawe zachowania i też no nie każdy przyjedzie i od razu wszystko wie, a jest to no inspirujące i potem ludzie sami zaczynają się interesować, kupują sobie sprzęt, przyjeżdżają, obserwują. Ta turystyka się rozwija, jest wiele miejsc takich w Polsce, chociaż no, trudno znaleźć rzeczywiście no, takie konkurencyjne no, ujścia Warty, ponieważ obszar jest nieduży, ptaków jest dużo i no, są jakby łatwo dostępne do obserwacji. Oczywiście z zachowaniem pewnych zasad, no bo nie wszędzie można wejść, nie wszędzie my też no jakby polecamy, no bo pierwsza rzecz nie szkodzić. Mamy też taki kodeks obserwatora ptaków, czyli taka działalność edukacyjna tutaj jest prowadzona. Chodzi o to, żeby ich nie niepokoić, nie płoszyć, w żadnym wypadku nie podchodzić do gniazd, bo jest, no człowiek jest ciekawy i zaraz by chciał wszystko dotknąć, zobaczyć, a to jednak szkodzi, więc no staramy się udostępniać ten teren, ale z zachowaniem wszystkich zasad, oczywiście zasad udostępniania w Parku Narodowym i no, żeby nie szkodzić. Wycieczki z wykwalifikowanym przewodnikiem, ornitologiem to element oferty Biura Turystyki Przyrodniczej Dudek. Grupy turystów pod opieką fachowca wędrują słynną betonką, czyli betonowym traktem prowadzącym przez środek doliny i podziwiają niezwykły spektakl natury. Pani Iza prowadzi także działalność agroturystyczną, zapewnia miejsce noclegowe, z których właściwie przez cały rok korzystają turyści, fotografowie przyrody, filmowcy i naukowcy. Co roku wiosną w Słojsku odbywa się zlot obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej, spotkanie ptasiarzy, w ramach którego odbywają się wycieczki na teren parku, prelekcje i projekcje filmów o tematyce ornitologicznej, spotkania ze specjalistami. Na każdym zlocie w wolnych wyborach wybierany jest ptak roku, którego podobizna zdobić będzie pieczątkę Rzeczpospolitej Ptasiej przez kolejne 12 miesięcy. Zbieranie pieczątek w paszporcie to rytuał obywateli ptasiego państwa. Są tacy, którzy mają komplet, 13 stempli z każdego zlotu. Raz w roku robimy taką imprezę edukacyjną. Chodzi o to, żeby popularyzować tę wiedzę, a także jest wycieczka z przewodnikiem. I, no i też znowu, to jest impreza no, nie masowa, bo spodziewamy się tam no, stu kilkudziesięciu osób z zewnątrz, oczywiście plus jakieś organizatorzy, wystawcy, no to pewna grupa się zbierze, ale chodzi o to, że jest to znowu pretekst do wybrania się z miasta, z domu i ludzie chętnie przyjeżdżają, także no. Przyjeżdża naprawdę sporo uczestników i ci oprócz noclegu, oprócz hoteli, restauracji i gospodarstw agroturystycznych, to jeszcze kupują w sklepach, muszą zatankować paliwo, zwiedzają ten Słońsk. Oprócz przyrody jest jeszcze historia. Dlaczego przyjechałem? Po prostu dlatego, że kocham ptaki od wielu lat, właściwie od dziecka dokarmiałem. W tej chwili jestem jednym ze współorganizatorów na forum ogrodniczym takiej akcji Ratujmy Polskie Ptaki, a konkretnie Ratujmy Polskie Wróble. No i od tego się po prostu zaczęło. Zaczęła się wędrówka po Polsce, zaczęła się wędrówka po lasach za ptakami. Rozlewiska tutaj na przyjściu Warty są przepiękne. Jest, powiem szczerze, jedno z nielicznych w Polsce skupisk ptaków przelotnych, których właściwie w innych rejonach Polski się w ogóle nie zauważy. To jest takie hobby, które się rozwija w naszym kraju. No, ludzie mają cel,
żeby wyjechać, a to akurat, kiedy mamy ponad 200 gatunków ptaków, które można tutaj zobaczyć, to warto. Nie tylko ekoturystyka kwitnie w okolicach ujścia Warty. W ochronę ptaków włączają się także okoliczni rolnicy, zarabiając dzięki temu pieniądze. Jednym z elementów, który funkcjonuje cały czas obok tych ptaków, to jest człowiek. Człowiek ze swoimi krowami, a innymi zwierzętami, czy to w górach są owce, czy gdzieś jeszcze konie. A tutaj mamy bardzo dużą hodowlę bydła. Jest produkcja intensywna, taką jaką mamy w Europie Zachodniej, gdzie każdy zagon, każda łąka jest obsadzona bardzo dużą ilością sztuk bydła, 3-4 osobniki na hektar przeliczeniowy. My w naszym parku i podobnie w otulinie parku i na obszarze Natura 2000 promujemy ekstensywny wypas, czyli w naszym wypadku jest to pół dużej sztuki na przeliczeniowy hektar. Także widać różnicę, natomiast też to jest możliwość koszenia. Jeżeli ktoś nie ma bydła, się zajmuje produkcją siana, a musi grzecznie poczekać do końca okresu lęgowego, bo ptaki są naszym priorytetem. A dlaczego to jest takie ważne? No bo to są ptaki, które gnieżdżą się w terenach otwartych. Czyli ta najpopularniejsza czajka, czarno-biały ptak, który kojarzymy z wczesną wiosną, na łąkach podmokłych, pastwiskach, przy rzekach, jest ptakiem, który buduje bardzo skomplikowane gniazdo, czyli dołek w ziemi, gdzie składa 4 jajka, ale siedząc, wysiadując te jajka, ptak musi widzieć wokół, co się niego dzieje. Więc przy zarośniętej łące, jeszcze jakichś krzakach, jest to niemożliwe i takich terenów unika. U nas jeszcze są te tereny na dużych powierzchniach i dlatego to miejsce jest tak wyjątkowe i jeszcze mamy te ptaki. Tak jak powiedziałem, jak skończą się lęgi, woda zejdzie, a wtedy zapraszamy, wręcz pilnujemy, żeby rolnik, który dzierżawi grunty od parku, czy ma swoje tereny poza parkiem, żeby wykonał te zabiegi, do których się zobowiązuje. Z ponad 8 tysięcy hektarów w Parku Narodowym, a prawie 6 tysięcy hektarów jest objęte umowami na wykonanie zabiegów ochronnych polegających na wypasie lub koszeniu, żeby chronić siedliska dla ptaków we wszystkich okresach fenologicznych w ciągu całego roku, ale z naciskiem na ten najważniejszy, czyli okres lęgowy od marca do końca czerwca w naszym wypadku. Dopiero od 1 sierpnia możemy kosić, nie? Między innymi wylęgi są, nie? Muszą się odchować. No i zostawia się zawsze od 5 do 10 tak procent, najlepiej 7% niewykoszonego, nie? No tam jest pokarm i mogą gdzieś się schować te ptaszki. W przypadku akurat naszej działalności to zupełnie nam to nie przeszkadza, że jest obszar Natura 2000. Ja uważam, że to wręcz przeciwnie, to jeszcze lepiej, no bo to też jest jakaś reklama, bo nie każdy teren zasługuje na objęcie taką formą ochrony, a to nie jest oczywiście obszar zamknięty, tylko tu jest użytkowanie dopuszczone w takim zakresie, w jakim my to robimy. No, żeby nie naruszać tych zasad i tego przedmiotu ochrony, o którym mówią dyrektywy ptasia i siedliskowe. I to robimy, tylko robimy to zanim ta Natura 2000 tutaj powstała, to my to po prostu już robimy. Działania Towarzystwa Miłośników Słońska odbiły się szerokim echem. Doceniono sposób, w jaki mieszkańcy promują swój region i wspierają jego rozwój, wykorzystując przyrodniczy potencjał regionu. Rzeczpospolita Ptasia dla wielu stała się modelowym przykładem czerpania z bogactw przyrody, rozsądnego gospodarowania na obszarze Natura 2000. Dostaliśmy takie wyróżnienie w konkursie Komisji Europejskiej jako pierwsi w Polsce w pierwszej edycji za rozwój turystyki na terenach chronionych. To jest taka nagroda EDEN w 2009 roku. No to właściwie takie prestiżowe wyróżnienie, ale przy pomocy Polskiej Organizacji Turystycznej jakby korzystamy z tego wyróżnienia i no, mamy kontakty w Europie między innymi destynacjami wyróżnionymi, a także no, jest to pewna forma reklamy. Na naturze można zarobić w podwójny sposób. Raz,
że przyjeżdżają. Mam kontakt, ja powiem o swoim gospodarstwie agroturystycznym i koleżanki. Mamy kontakt z ciekawymi ludźmi, bo naprawdę przyjeżdżają ciekawi ludzie i z nazwisk, ciekawi fotograficy. I to, co nie wiem, to dowiaduję się od nich. Ale przyjeżdżają też, jak nie przyrodnicy, to przyjeżdżają w ogóle ciekawi ludzie. Człowiek ma z nimi kontakt, wymianę spostrzeżeń, wymianę zdań. Co się dzieje? Międzyrzecki rejon umocniony to około 30-kilometrowa sieć poniemieckich fortyfikacji. Podziemne tunele, znajdujące się na głębokości 30 do 50 metrów, utworzone wiele lat temu między Odrą a Wartą, celem ochrony wschodniej granicy Rzeszy. Współcześnie to wielka atrakcja turystyczna ziemi lubuskiej oraz największy w Europie rezerwat nietoperzy. Tu również znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Nietoperek, należący do sieci Natura 2000. Obejmuje on zarówno obszar podziemnych umocnień, jak i otaczające go obszary żerowisk cennych nietoperzy. Czy napędzająca gospodarkę regionu atrakcja turystyczna może jednocześnie być obiektem ochrony przyrody? Czy da się połączyć interesy turystyki i ekologii? Organizujemy ruch turystyczny, ale przede wszystkim dbamy o ten obiekt i pozostałe obiekty wchodzące w skład rejonu umocnionego. Zajmujemy się nie tylko wartościami historycznymi tych obiektów, ale również przyrodą, która tutaj zajęła te obiekty i wspólnie egzystujemy tutaj, zajmujemy się po prostu wszystkim. Międzyrzecki rejon umocniony składa się z ponad 100 obiektów. Część z tych obiektów została połączona ponad 33 kilometrami korytarzy. I właśnie w tych korytarzach stworzono zupełnie przypadkowo bardzo dobre warunki dla hibernacji nietoperzy. W związku z tym podjęta została decyzja o utworzeniu rezerwatu na okres hibernacji, czyli począwszy od 15 października do 15 kwietnia, większość korytarzy została wyłączona z ruchu turystycznego właśnie w celu ochrony hibernujących nietoperzy. Także staramy się ich nie niepokoić, staramy się uszanować tutaj ten okres odpoczynku, okres hibernacji. Natomiast w pozostałym okresie podziemia są udostępnione dla zwiedzających i wtedy możemy zobaczyć całość tych podziemi. Znajdujemy się na terenie jednego z największych w tej części Europy miejsca zimowania nietoperzy i zimuje średnio 35-37 tysięcy osobników. Ruch turystyczny w ciągu roku to jest 43 tysiące, czyli możemy powiedzieć, że tyle samo turystów nas odwiedza, co nietoperzy hibernuje w okresie zimowym. Także można pogodzić działalność polegającą na ochronie przyrody, na ochronie tych ssaków z działalnością turystyczną. Wiadomo, że przy poszanowaniu i turysty, i przyrody wszystko można zrobić. Naszą inicjatywą taką jest też, żeby pokazać ludziom obiekt ochrony, czyli te nietoperzy. Stąd przywrócenie zimowych tras turystycznych tutaj wspólnie z przyrodnikami, z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska została podjęta decyzja o otworzeniu częściowym, udostępnieniu częściowym podziemi właśnie w celach edukacyjnych, żeby każdy turysta zainteresowany ochroną przyrody, zainteresowany nietoperzami miał możliwość zobaczenia na żywo w warunkach naturalnych hibernujących właśnie nietoperzy. Na naszej trasie nie ma ich zbyt dużo, natomiast do celów edukacyjnych w zupełności taka ilość wystarcza. Wszyscy widzą nasze zaangażowanie w ochronę i obiektów, i w ochronę rezerwatu. I myślę, że po tylu latach tutaj wspólnej pracy zostało to dostrzeżone, więc generalnie ludzie popierają nasze działania zmierzające do ochrony zabytków i ochrony przyrody.
trudno się dziwić. Międzyrzecki rejon umocniony stał się magnesem przyciągającym turystów w te strony. Region rozwija się dynamicznie. Bliskość granicy, a także otwarta niedawno autostrada sprawiają, że okolice Międzyrzecza odwiedza coraz więcej gości. Objęcie okolicy ochroną sieci Natura 2000 spotkało się z życzliwym przyjęciem mieszkańców, którzy w turystyce i usługach związanych z bardzo szeroko pojętą modą na ekologię zobaczyli szansę dla siebie. Tak jak Waldemar Saj i jego rodzina, którzy otworzyli gościniec w miejscowości Wysoka, 2 km od muzeum w Pniewie. Nasza przygoda tutaj zaczęła się niefortunnie, bo główna droga była zamknięta i policja nas skierowała tą drogą tutaj przez Wysoką. Zobaczyliśmy jezioro, zdecydowaliśmy się wykąpać. I tak nam się spodobało, że fajnie ludzie sobie tutaj mieszkają. W ciągu tygodnia udało mi się tutaj wrócić, przyjechać. I akurat to gospodarstwo w stanie totalnej ruiny było do kupienia. I tak się zaczęła przygoda. Ponieważ akurat udało nam się, powiem, wstrzelić i trafić na to, że były możliwe też do wzięcia środki z Unii Europejskiej, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więc udało nam się skorzystać z tych środków i z agroturystyki wspomogło nas, powiem, tej Unia Europejska w dokonaniu tego, co widzimy. Województwo lubuskie to są w ogóle chyba drugie Mazury, bo tyle, co jest jezior tutaj, lasów i spokoju, to chyba najwięcej jest w Polsce tutaj, ale tutaj koło nas jest też MRU, czyli rejon umocnień, cała fortyfikacja, gdzie goście, powiem, mogą zwiedzać, spływy kajakowe. Ale przede wszystkim z tego, co widzimy, ludzie jednak chcą po prostu, szczególnie z dużych miast, przyjechać i po prostu sobie odpocząć. To, że jest Natura tych 2000, to nas po prostu nam pomaga i wspiera też, żeby, mówię, nasza działalność, w naszej działalności goście mieli zagwarantowany po prostu spokój. Nie mamy ryzyka tutaj właśnie, że powstaną fabryki, które, powiem, tutaj nam będą zatruwały środowisko. Także my uważamy, że jest naprawdę super. Ale nie tylko turystyka rozwija się prężnie na obszarze Natura 2000 Nietoperek. W samym sercu tego obszaru, po sąsiedzku z Muzeum Bunkrów, od kilkunastu lat działa szkółka drzew i krzewów ozdobnych. Kai Sven Jensen przyjechał do Polski, zachwycił się pięknem rodzinnych okolic swojej żony Agnieszki i wpadł na pomysł wykorzystania warunków przyrodniczych regionu do komercyjnej hodowli roślin ozdobnych. My produkujemy tutaj rośliny 15 lat. 15 lat temu posadzimy tę pierwszą roślinę i od tego momentu mamy nasza szkółka. Mam kilka, no właśnie 500 innych odmian rośliny, od klon, lipy, magnolie, świduszliwa, wiśnie. Duże, szerokie programy rośliny. Dużo naszych klientów są architektury krajobrazu, gminy, miasta i centrum ogrodnicze, handlowcy. Ludzie lubią nasze produkty, a dlatego mamy kilka, na każdy rok mamy więcej klientów. I teraz mamy 17 pracowników. Myślę, będzie więcej. No, na region Międzyrzecza to teren o wysokim bezrobociu. Młodzi uciekają za granicę, tylko tam widząc dla siebie perspektywy. Każda inicjatywa dająca miejsca pracy jest tu na wagę złota, także muzeum. W sezonie potrzeba przecież ludzi do oprowadzania wycieczek, pracy w kasie czy sklepiku ze słodyczami. Kogoś, kto zadba o pola skrywające pod ziemią labirynt tuneli.
Zatrudniamy osoby tutaj z okolic, bliższych, dalszych, z miejscowości Pniewo, gdzie mamy swoją siedzibę, z Kaławy. Współpracujemy generalnie ze wszystkimi osobami, które chcą z nami współpracować. No, dzięki nam też większy ruch mają gospodarstwa agroturystyczne. W okolicy jest sporo pięknych jezior, czystych jezior, bardzo dużo lasów, także tutaj jest ta turystyka przyrodnicza też rozwinięta. Po prostu można przyjechać, wypocząć, można zwiedzić te fortyfikacje w okresie letnim, w okresie zimowym. Także cały rok również dzięki nam tutaj ci turyści przybywają i ciągle mają coś do zobaczenia, ciągle mogą w miarę atrakcyjnie spędzić po prostu czas, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Założyliśmy, powiem, w tym roku stowarzyszenie. Działamy razem. I w styczniu w KRS-ie udało nam się już zarejestrować tą działalność. I powiem, że już udało nam się zdobyć środki na plaży, którą też wspólnie tutaj z mieszkańcami udało nam się wykonać, z placem zabaw, z miejscem do grillowania, z ogniskiem. I udało nam się też w to miejsce zdobyć środki na siłownię zewnętrzną, też przy pomocy tutaj pana burmistrza i gminy. Teraz mamy też akurat, powiem, taki fajny pomysł udrożnienia właśnie przy MRU całej zapory przeciwczółkowej, tak zwane to zęby smoka. To jest 18 km zapory, która miała zapobiec przejechaniu tutaj frontu. Chcemy tą zaporę w tej chwili wspólnie z trzema gminami, z Urzędem Marszałkowskim, ze stowarzyszeniami, z nadleśnictwem wspólnie oczyścić. Chcemy zrobić tam ścieżkę rowerową i głównym naszym celem jest, żeby powstała też tutaj trasa edukacyjno-przyrodnicza i rowerowa też dla turystów. Chcemy wykorzystać tutaj wszystkie stare poniemieckie nasypy kolejowe, które tak naprawdę są, gdzie wystarczy krzaki na bok rozsunąć i jest po prostu wow, prawda? Powiem, że ludzie, którzy odpowiadają też za nietoperze, też są jak najbardziej za, ponieważ nietoperze nie mogą, z tego co panowie mówią, latać polami. One potrzebują takich właśnie wewnętrznych korytarzy, które im mogą po prostu swobodnie przelatywać. Dzięki współpracy mieszkańców i wykorzystaniu turystyczno-przyrodniczego kapitału obszaru Natura 2000 Nietoperek region rozkwita. Mieszkańcy okolic Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego umieli wykorzystać swoją szansę. A czy my jako placówka muzealna nie jesteśmy powołani do zarabiania pieniędzy? Natomiast przy zachowaniu przede wszystkim zdrowego rozsądku przez wszystkie strony, każde miejsce jest dobre do prowadzenia działalności gospodarczej. Wystarczy dobry pomysł, znajomość przepisów i myślę, że dzięki pomocy na przykład środków unijnych można rozpocząć działalność i można tą działalność prowadzić z powodzeniem przez cały rok. Obszar Natura 2000 Stawy Przemkowskie został powołany dla ochrony lęgowych ptaków wodno-błotnych oraz zatrzymującej się w jego granicach licznej awifauny przelotnej. Teren ostoi stanowi miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków zagrożonych w skali Europy. Obszar położony jest w dolinie rzeki Szprotawy na pograniczu województw dolnośląskiego i lubuskiego. Pokrywa się z terenem Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. To gleba, która niespecjalnie nadaje się pod uprawy. Nie ma tu rozwiniętego przemysłu i nałożenie dodatkowych obostrzeń związanych z wprowadzeniem ochrony siecią Natura 2000 zrodziło w wielu mieszkańcach obawy. Wspierani przez Fundację Zielona Akcja z Wrocławia założyli lokalną grupę działania Wrzosowa Kraina, która zajmuje się aktywizacją mieszkańców i promocją regionu. Jedną z inicjatyw jest powołanie wioski Darów Lasu we wsi Borówki.
To piękna historia o tym, że wspólna praca i zaangażowanie popłaca. Głównym takim powodem było wyjście wojsk radzieckich z Polski. Została biała plama, którą trzeba było zagospodarować w lasach, w borach naszych. I tutaj włodarze nasi zaczęli myśleć o tym, jak rozwinąć turystykę, jak pozyskując środki unijne, można lepiej żyć. Zaproponowano mi przyjęcie punktu ekomuzealnego. Zgodziłam się. I tak naprawdę nie wiedziałam jeszcze dokładnie, co będę robić. Wiedziałam, że mam zioła i ponieważ lubię roślinność, lubię kwiaty, więc to było moje marzenie, ale nie wiedziałam, co to będzie. Zaczęło się od woreczków lawendowych. To nakręciło mnie na rośliny, na zioła. I zaczęłam zarabiać. Ja po prostu na tym zaczęłam zarabiać. W pierwszym roku to nie były te duże pieniążki i myślę, że w czwartym roku to nie były jeszcze pieniążki. Ale reklama, promocja przez Wrzosową Krainę dała rozwój mój. Mój produkt zaczął być rozpoznawalny. Grupy, które przyjeżdżały, szkoły, robiliśmy warsztaty. Warsztaty, najpierw woreczki zapachowe, później były woreczki do kąpieli, były nasze przetwory. Powstała lokalna grupa rybacka Dolnośląska Kraina Karpia. To też połączyło Wrzosową, natomiast przystąpiło 10 gmin do współpracy. Zostały pozyskane środki dla rybaków, ale też i na rozwój agroturystykę. Właśnie z tych środków skorzystałam. Córka przystąpiła do projektu. Mamy część budynku niewykorzystaną. Zrobiła pokoje. Po prostu podnieśliśmy standard. Nasz standard. Myślę, że goście, którzy nas odwiedzali, chętnie będą dzisiaj przyjeżdżać, bo będą mieli oprócz ciszy i spokoju, to będą mieli jeszcze dużo lepsze warunki do wypoczynku. Pani Bogusia rozbudowuje swoją agroturystykę, jednocześnie z powodzeniem prowadząc ekomuzeum. To jeden z wielu przykładów sukcesu lokalnej grupy działania. Kolejny punkt ekomuzealny Wrzosowej Krainy mieści się w gospodarstwie pana Stanisława Rekuta. Pasiekę zacząłem prowadzić, można powiedzieć, w połowie lat 70. Moja przygoda trwała prawie 40 lat. Pasieka zajęła pierwsze miejsce w województwie legnickim kilkakrotnie, no i później w 2000 roku w województwie dolnośląskim jako wzorowa pasieka. No i dalej zaczęto myśleć. Współpracowałem z różnymi organizacjami pozarządowymi i w 2006 roku zostało otwarte ekomuzeum w Wrzosowej Krainy. W zasadzie pasieka to jest wędrowna i jest poza. Jak wiosną pszczoły są wywożone na pierwsze kwitnące jakieś łany czegoś, tak dopiero jesienią wracają do domu na stacjonowanie, na spokojny odpoczynek zimowy. Natomiast w tym czasie pszczelarz nie pracuje. Jest dużo pracy, bo i trzeba dojeżdżać i dopilnowywać, inne produkty rodzinne stymulować, czy na przykład zapobiegać rojeniom się pszczół, wymiana matek, hodowla matek. Ekomuzea to pomysł na połączenie edukacji i zabawy. Zwiedzający mogą spotkać się w nich z tradycją, historią regionu, dotknąć przyrody, zarazić ekologią, ale przede wszystkim tu od eksponatów nie odgradza ich szyba i barierka. Ekomuzea to żywe muzea, gdzie wszystkiego można spróbować dotknąć, powąchać. Powiem, że od kilku lat, tak średnio rocznie, około 2000 osób się przewija, zdobywa tą wiedzę w dziedzinie pszczelarstwa. Czyli historia, jak to kiedyś było, kto obsługiwał, kto się zasłużył, że dzisiaj mamy pszczelarstwo, jak dzisiaj pszczelarstwo wygląda, jakie produkty są, właściwości produktów tych. No i na koniec tego wszystkiego właśnie te osoby wyjmują sobie z form świece odlane wcześniej, a przy okazji jeszcze degustują miód.
kiedyś sprzedawała miody głównie na właśnie w hurcie, na jakichś spółdzielniach czy jakichś odbiorców hurtowych. Natomiast od kilku lat krąg się odbiorców poszerza, ale na zaufanie kupującego trzeba sobie zapracować. Mam takich klientów, którzy przyjeżdżają tutaj często, zwiedzają park krajobrazowy i po tym wszystkim przyjeżdżają tutaj na odpoczynek, bo sobie usiądą, zakupy zrobią, a ja przy okazji opowiadam. Jednak turystyka nie jest jedyną trampoliną do sukcesu na obszarze Natura 2000. Przecież mogą tu także istnieć zakłady produkcyjne, byle ich działanie nie szkodziło przyrodzie. W Chocianowie od kilkunastu lat istnieje przedsiębiorstwo wytwarzające wełnę drzewną, które wyspecjalizowało się także w produkcji m.in. podpałek do grilli i kominków. Cała produkcja jest tu prowadzona w pełni ekologicznie. Drewno kupowane legalnie w nadleśnictwie, a o sukcesie może świadczyć fakt, że większość produkcji natychmiast eksportowana jest na zachód Europy. Przede wszystkim podstawowym produktem jest drewno. Różne gatunki drewna, różne rodzaje drewna, i liściaste, i iglaste. I w większości produktów, od wełny dekoracyjnej, wełny ściółkowej, podpórek do kwiatów, lin, jest to wszystko w 100% z drewna. I na dzień dzisiejszy zatrudniamy 60 osób z naszej gminy, z naszego terenu. Mamy 11 pań, które są naszymi przedstawicielami i pracują po całym kraju. 90% produkcji wysyłamy na eksport w postaci głównie lin, które są używane do produkcji podpałek. Większość naszych produktów, nowych produktów, mają, nazywają się to europejskie wzory wspólnotowe. Są to rodzaje patentu i tylko my możemy to produkować, tylko my możemy tym handlować i to daje nam ochronę i wyjątkowość dla tych produktów, które są, można powiedzieć, takimi produktami nietuzinkowymi. Natura daje szansę. Przemkowski Park Krajobrazowy otrzymał w 2013 roku prestiżowe wyróżnienie Krajobrazową Nagrodę Rady Europy. To dowód uznania dla niezwykłego projektu łączącego ochronę przyrody, w tym przypadku rzadkich gatunków ptaków gniazdujących w trzcinach nad stawami przemkowskimi, z działalnością komercyjną i walką z wykluczeniem społecznym. Jest to projekt typowo przyrodniczy. Mówię jako przyrodnik, ale inne jak gdyby grupy zawodowe mówią, że to nie jest typowo przyrodniczy. To jest projekt społeczny, zajmujący się ochroną walorów krajobrazowych, historycznych. Ja z uporem maniaka twierdzę, że to jest przyrodniczy, tylko przyroda tutaj jest, nie chcę powiedzieć narzędziem, ale jest przedmiotem i chroniąc tą przyrodę, angażujemy w to pojedynczych ludzi, grupy ludzi. Nawet się okazało, że społeczność mniejszościowa, że mniejszość, która jest uznana w Unii Europejskiej, czyli mniejszość romska. Widzimy to wykoszone trzcinowisko, to jest pewne zatrzymanie pewnego stanu. Ono by nie istniało, gdyby nie było koszone. Można kosić oczywiście, ze względu na ochronę ptaków, które tutaj słyszymy. Gdzieś tu się bąg odzywa, gdzieś się odzywa piecuszek, gdzieś się odzywa łozówka, rokitniczka. I tą trzcinę byśmy traktowali jako odpad, balast. Ale przecież można to wykorzystać, tak jak było to od tysięcy lat, przynajmniej od setek, tutaj w tej części Europy. Ta trzcina przeznaczona jest do budowy dachów trzcinowych, tak zwanych strzech. W lato ta trzcina położona na dachu daje takie uczucie chłodu, prawda? A w zimę no, ociepla. Akurat tutaj w Przemkowie dzierżawimy około 300 hektarów takich nieużytków na terenie parku rezerwatu przemkowskiego. I żniwa rozpoczynamy od grudnia do marca. Już od marca, no jak Państwo widzą, zaczyna się przeróbka tej trzciny. I to trwa, się trzcina nie skończy. Jak słabo idzie, to trwa to cały rok. Jak idzie lepiej, no to wcześniej kończymy. I znowu szykujemy maszyny. I tak w kółko, Macieju. Nieprzydatną trzcinę dajemy na biomasę w belkach, a trzcina prosta jest sprzedawana klientom. Ta krótsza dla klientów krajowych. A tam z naszej bazy, z Piask Wielkich w województwie zachodniopomorskim idzie trzcina na zachód.
100% ekologii. Bo jeszcze przy wykończeniu dachu, jak dekarze trzcinowi kładzą, to te kalenice, gdzie są kominy na górze, wykończone są wrzosem, który też wycinaliśmy 2 lata temu, ale w tej chwili nie mamy pozwolenia, bo tam jeszcze saperzy muszą rozminować, bo wrzos pozyskujemy tutaj w Przemkowie po poligonie rosyjskim, jeszcze wtedy rosyjskim. Tak. Ten obszar ma prawie 3000 hektarów. Można powiedzieć, że jest na tyle duży, że można w tej mozaice, tej przestrzeni znaleźć różne siedliska, które są dla różnych zwierząt istotne, ale też dające się wykorzystać gospodarczo, bo przyświecała nam taka myśl, żeby nie pokazywać ochrony przyrody jako coś, co jest kulą u nogi nowoczesnego społeczeństwa, gdzie ludzie muszą się opodatkować na rzecz przyrody. Nie, chcemy pokazać, że przyroda i gospodarka w przyrodzie, że człowiek wyrósł z tej przyrody, ale wydaje mu się, że już nie, że tylko ogląda w telewizji czy gdzieś tam w internecie jakieś migawki, że spokojnie może z nią funkcjonować. Jest kilka elementów. Powinien się wsłuchać, mieć emocje, które pozwolą mu tą przyrodę, nie chcę powiedzieć rozmawiać z nią, bo wtedy wejdę na całkiem inne, nieprzyrodnicze może tory, ale zrozumieć ją, starać się ją posłuchać i wykorzystać mechanizmy, które rządzą w przyrodzie, a które dla człowieka są chociażby ze względów ekonomicznych istotne.